Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Jest ze mną siostra, a kto inny? No, nie gramy w Kingdom. Sam Kingdom prawidłowo. Więc tak, ostatnio Kingdom nie pamiętam, co żeśmy robili, co się stanęło, co się nie stanęło. Dosłownie przypłynęliśmy na jakąś wyspę i rozbiliśmy znowu statek. Ile potrzeba monet na to? Ja dostałam swojego jelona. Jej, udało mi się coś zrobić, nawet nie wiem co, ale zmarnowałam na to całe pieniądze. I kamień. Tak, mamy kamień, ty masz jelenia, którego mi ukradł. Czy ty to widzisz, siostra? Tak. Ja wiem, że to są bardzo dobre wieści. Czemu? Jakby ci tutaj łatwiej tłumaczyć. Znam to ze zwykłego Kingdoma. Właśnie uzyskaliśmy dostęp do rycerzów. Co to? Znalazłem coś, co to? Co to jest? Ej, daj mi monetę, zobaczymy co to. Kucha. Co? Dobra, wiesz, coś się z tym chyba ogarniam. Przemieniam monety w kryształy i kryształy w monety. Nie, tu można właśnie wsadzać kryształy, żeby były bezpieczne. Po prostu to testuję. Może stracimy ich dużo, ale chcę po prostu testować. Odkładając wszystkie kryształy, które mam. I pewnie w ciągu dnia po prostu można zapłacić, żeby on oddał to. Jeśli tak to działa, to dobrze, jeśli nie, to jestem lamą i straciliśmy właśnie wszystkie diaksy. No co tam szczekacz? I wiesz właśnie, jeśli będziemy mieli teraz jełopa jakiegoś, takiego bezdomniaka, tak zwanego, to z tego powstaną rycerze, którzy będą atakować chciwców, od tak? Czemu ci tyle? Bardzo, bardzo, bardzo opłacalne, bardzo potężne, bardzo cenne. Co możemy robić w nocy? No w nocy się czeka przecież. Niedobry kupiec, przyszedł odebrać moją dostawę. Teraz ty mu zapłać, siostro, bo ty masz więcej pieniędzy. Tak, pojawił się ten gościu znowu, więc pewnie jak mu zapłacę, to odzyskamy wszystkie diaksy. Sprawdź. Dobra. Jednego tylko? Jedna moneta za jednego diaksa z tych, które tam daliśmy. Okej, dobra, czyli pojedyncza moneta to jest pojedynczy diaks, dobra. Czy to jest serwis przechowywania diaksów, dobra. Naprawić? Wiesz co, to nie, jeszcze nie ma sensu. To ja idę na drugą stronę. Fajna muzyczka jest. No ładna, to muszę przyznać. Wiesz co? Dobra, jednego diaksa wezmę, zobaczę co w tej starej chałupie, którą tam widać. Co mówisz? Że ja zobaczę coś w tej takiej starej chałupie, wiesz, co tam też jest za diaksa jednego. Okej. Mam nadzieję, że nie będę tego żałował, ale no warto sprawdzić. Pamiętaj, że mamy na wcześniejszej. Co? Co to? Zapłać. Co? Co? Ej, mam jakąś starą babcię, która pozwala ulepszać farmy! O! Aha, mój kunik tu jest! Siostra, ja jakąś babcię zrekrutowałam, która nam farmy pozwala ulepszać! Nie! Tylko teraz musimy naprawdę dużo jełopów sobie... Tylko właśnie, musimy dużo jełopów sobie naznajdywać, bo brakuje nam ludzi na wszystko. Tutaj jest tylko jeden namiot. Nie, spokojnie, wiesz o co mi chodzi, ale... Okej!
Co? Co to jest? Nie wiem. Nie pytaj, ja co nie co zrobiłem z naszą farmą? Chodź. Jeleń, chodź. Dobra, nieważne co zrobiłem z farmą, co nie zrobiłem. Mam jakąś babcię. To się liczy. Zresztą sobie ja ją nazywam babcią, chociaż to jest zwykła kobieta. No ale nieźle. Nieźle. Dobra. Jesteśmy. A, jeszcze jedna rzecz. Jak mamy już rycerzy, to o co ci powiem, rycerzy można jako tako wysyłać już z myślą o tym, żeby niszczyć portale te mniejsze. Jakie? Te na końcu? Nie, nie te na końcu. Właśnie, czasami są tak jakby malutkie bramy portalowe, prawda? Nie wiem. No tak jakby małe półłupki takie z tych wychodzą, prawda? Są. No chyba. No to tak, póki to nie jest tak jakby wielkie po prostu w skalę na końcu planszy, to możemy je teraz niszczyć. O. Chyba, że coś zmienili. Skąd zajumali monetę? Nie pytaj. Ale dobra. Definitywnie musimy poszukać więcej ludzi. No jest tylko jeden ten namiot. To w takim wypadku, nie wiem, może rozbudowa czy coś? Ewentualnie możemy naprawić statek, żeby popłynąć. No niby może, no tylko wiesz, siostra, no... Popłynięcie co tak naprawdę nam da, powiedz? No w sensie możemy wrócić na poprzednią wyspę, żeby... przywieźć ludzi. Co? Co tu mój koń robi? Aha, dobra, chyba już rozumiem, co tu jest. Co? Chyba zmienił nam farmę w stajnie. Skoro twój koń tam idzie. Aha. Nie, ale dobra, siostra. Pobiegnij w jedną ze stron, poszukaj czegoś. Ja tutaj też poulepszam mury. I zanim ewentualnie wypłyniemy z powrotem, to bądź szczerze, chciałbym spróbować chociaż jeden ten portal rozwalić. Ale jak wracamy, to bierzemy ten. Diaksów kilka. Ale wracamy, a nie chcesz na kolejną wyspę? No w sensie na kolejną chyba. To wtedy wszystkie diaksy bierzemy. Chyba, że ten gościu między wyspami się typa. Albo się wydaje, że trzeba dostać powiadomienie. Jakie powiadomienie? Jakieś na Windowsie, bo tak jakbym słyszał od ciebie windowsowskie dźwięki powiadomień. To dziwne. Bo nie dostałam. A, dobra. Co mówię, że jest tylko jeden namiot? Jest więcej. Uciekaj. Właśnie to jest mini portal chciwości, który da się rozwalić przy użyciu rycerzy. To będzie trzeba więcej rycerzy i kamień znowu jakoś trzeba zdobyć. Ale mamy kamień przecież. No właśnie nie, bo użyliśmy go. To nie tak działa, siostra. My odblokowaliśmy sobie po prostu dostęp do kamienia. Okej. Nie, ale wiesz co, więcej rycerzy nie da się mieć. Trzeba po prostu teraz jedyne co to ten, jak to się nazywa, nagromadzić pieniądze. Jakoś nagromadzimy pieniądze, będziemy mogli rzucić jej rycerzom, żeby ich wzmocnić. Narekrutować łuczników i wysłać oddział dwóch rycerzy i łuczników po to, żeby zniszczyli portal. Naprawić statek? Jeszcze nie, powtarzam się to któryś raz z rzędu. Czemu jeden łucznik jest zielony? Po prostu, bo na tej stronie są zielone i różowe elementy. I widzisz, rycerz właśnie podniósł, tak jakby się ucieszył z tego. To znaczy, że się trochę wzmocnił po prostu. Dobra, pora jeszcze trochę łuków dorobić. A tam widziałam jakieś dzidy. Dzidy? No? Dawaj, siostra, produkuj! Wiem, co to jest! Produkuj, ile kasy wlezie! Wiem, że tak dziwnie zareagowałam, ale ja wiem, co to jest!
Mówisz szczerze, siostra, ja wiem, co to jest. Teraz jak zdobędziemy ludzi, będziemy mieli dzidowców, którzy łowią ryby sobie. O! To jest to, o czym mówiłeś? Tak, to, o czym opowiadałem. Jak mamy dzidowców, to powiem ci szczerze, jest dobrze. Bo oni są bardzo potężni, moim odczuciu, czym ja tyle na ile wiem. Jeden łucznik? Nie, siostra, nie wybiegaj. Nie wybiegaj, proszę cię. Nie wybiegam, tylko czemu tu jest tylko jeden łucznik? Nie wiem. Właśnie dlatego mówię, że trzeba ludzi szybko pozbierać. Dobra, cicho, szczekacz. No widzisz, wrzeszczy na ciebie. On chyba wrzeszczy tak samo jak w Stardew. A nie wiem. Dobra, no, co za kardziejka, zabrała wszystkie pieniądze. To masz. Jej. Dobra. To ty jedź na jedną stronę, ja jedę na drugą. Szukamy ludzi. Ja szybciej pojadę. Bo mam jelenia. Ja wiem, bo ty jesteś szybsza. Chyba w sumie pora trochę poszerzyć nasze mury. Wiem, że mamy duży teren teraz łowieckie. Są duże braczki, więc jest git. Jeżeli nie było, ja wiem, że też mamy teraz duże tereny na łapanie królików, ale czuję, że musimy. A i bądź ostrożna, bo coś mi się wydaje, że podobnie jak z innymi, tak i z nią jest możliwe, żeby ona spadła ci. A portal jest wyłączony? O! Kto? Ty przez portal przebiegłaś, a on jest wyłączony. Nie przebiegłam przez portal. Przebiegałaś przez portal ten chciwców jeden. Nawet nie zauważyłaś, przebiegałaś. Zobacz wielkiego farta, bo był wyłączony akurat. Nie przebiegałam, zauważyłam. Przebiegałaś, siostra, zobaczysz na odcinku, że przebiegłaś przez portal. Jelenia prowadzę za sobą, czy sarnę, czy co to jest. Cztery monety, żeby wysłać oddziały, ale jeszcze nie czuję, żeby to był ten moment. Chodźcie, jelenie, za mną. Dobra, rycerze już są maksymalnie wzmocnieni. Tak. Rycerze na tej stronie są już maksymalnie wzmocnieni, więc no, jest dobrze. A gdzie się wzmacnia rycerze? No, rzucasz po prostu im monety. Ja im porzucam. Mamy dzidowców? Mamy. Ktoś się stał dzidowcem, jest dobrze. No tak. Przecież mówiłam, że mam dwa żebraczki. Ale wiesz, oni mogli wybrać łuczników zamiast dzidowców. A, akurat dzidowiec w służbie rycerza. Nie najlepiej. A nie, dobra, też łowi. Piękne. Ja myślałem, że ci, którzy... Myślałem, że ci, którzy są w służbie rycerzy, nie łowią, ale na szczęście łowią. O Boże. I bądź szczerze, siostro, to oni są akurat bardzo ważni, to no nauczyłem się po prostu już na bazie wiedzy od paru osób, że bez nich nie da się przetrwać zimy. A tak to w zimie oni po prostu dalej generują pieniądze. O, i widzisz? Już dzidowcy takie, dobra, kogo dźgać? Dobra, dawaj ta, chcę dźgać. Dawać, chcę dźgać. No, widzisz, już pozycja bojowa. Nadal uważam, że mamy za mało ludzi, bo tamta strona jest, bo jedna ze stron jest ledwo broniona. Chociaż dzidowcy są tu, tam są łucznicy, może jakoś to wyrówna. W ogóle co tu potrzebne jest? Jakiś aluminium? Czy czekolada? Nie, ale teraz jest brąz, żelazo, czekolada. No, jakieś coś takiego. Ja obstawiam czekoladę. Tak, na pewno. Widziałaś siostrę, jaką pięknie dźga? Nie. Niestety nie zauważyłam. Ale dobra, no to szkoda. Dobra, chciwcy. W takim wypadku... No. Mówię, zbieramy ludzi na tyle, żeby wszystkie łuki i wszystkie dzidy, które mamy teraz przygotowane, znikły. I potem tam, gdzie będzie więcej ludzi, tamtą stronę wysyłam na niszczenie jednego portalu. Chociaż preferowałbym niszczenie portalów od strony tego, statku. Więc tutaj. Okej. Okay. Oczywiście preferowałbym, nie oznacza, że musi być. Ale póki co i tak, zbieraj jeszcze ludzi. Dobra, ja idę po ludzi. Bo mi się wydaje, że codziennie się odnawiają żebraczki. No może. A i przy okazji jeszcze możemy spróbować poszerzyć trochę nasze granice
jeśli uważasz, że to jest rozsądne. Tylko pamiętaj, że wtedy stracimy naszego handlarza, tego tak jakby. Wiem. Zwolniłam, bo jeleń mój się zaczął męczyć. Zaczął prychać. Tylko pamiętaj, bądź ostrożna, bo niedaleko stąd będzie portal. Pamiętam. Nie może braczków? Co? W krzakach siedział. Jeden był. Nie, jest drugi. Aha. Dobra, ale ogólnie powiem ci tyle, siostra. Radzę mu ci naprawdę uważać, kiedy masz tą babcię na plecach, bo jednak czuję, że chciwce są w stanie ją ukraść. Chciwce są w stanie ukraść babcię, mówisz? Wiem, że psa mogą ukraść, więc no... Już się zmęczył. A jak puścić babcię, bo od ciebie wyszła? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Po prostu spróbuj, że będzie w zasięgu murów i nie wiem, potem jakiś przycisk kliknąć na padzie czy coś. Nie wiem, cokolwiek. Co tu się dzieje? Gdzie? Mgła. A dobra, wydawało mi się, że jakiś obszar. Rzuciłeś im monety? Zawsze jak widzisz obóz, to rzucaj dwie monety. No dobra, dobra, już nie marudź. O, nudzi mu się i łowi rybki. No. Ale to, a pan tej siostry, to jest dobrze akurat. I wiesz co, sądzę, że możesz chociaż nie, jeszcze lepiej statkę. Dobra, możesz zbudować statek, ale jeszcze go nie wypuszczaj na wodę. Czyli nie dawaj tych dwóch monet. Na razie zostawimy przy tym, co jest po prostu teraz. Dobra. Chcesz trochę monet? Nie potrzebuję. Ale ja mam za dużo. Masz. No to daj trochę. Dzięki. Zobaczymy, ale... jako kto się zatrudni. Łucznik. Łuk. Okej. I to jest taki łucznik samowolka, czy stanie się rycerskim łucznikiem? Jak myślisz? Nie wiem. Bo będzie rycerskim łucznikiem. Póki co widać, że na samowolkę poszedł. Czemu tylko tutaj idą wszyscy? Nie wszyscy, siostro, nie wszyscy, uwierz mi. Patrz, ile jest tu, a ile po drugiej stronie. Tu są dzidowcy, tam są łucznicy. Prosta kalkulacja. Chwila, czekaj, czy ja właśnie zobaczyłem, że boby uciekają przed chciwcami, w sensie, że biegną? Tak. W Sleeping Kingdom nie potrafili biegać od chciwców. To jest coś nowego. Dobra, atak minął. Robię wielkie ryzyko, siostra, ale do boju, rycerze! Idziemy z nimi. Do boju, rycerze! Chodź z nimi. Co prawda nie ma tutaj dobrych oddziałów, jakichś tak wielkich, wiesz, ale... Miejmy nadzieję, że jakoś sobie poradzą. Jeśli nie, to straciliśmy dużo ludzi właśnie. A właśnie, babcia się zaskoczyła. O, faktycznie. Ale może zdążymy. Może zdążymy zniszczyć chociaż jeden portal. A jeśli tak, to pan jest strona... Ale pan, jeśli się uda, to ta strona zdecydowanie jest już bezpieczniejsza. Masz macie parę monet, żeby trochę ułatwić życie? Proszę? Oczywiście masz parę monet, żeby ułatwić życie. Nie wyrzucać tu! Ułatwić życie, gdyby nam armia ucieka, wiesz, została niszczona, żeby szybko po prostu rzucić to i żeby chciwce skupiły się na monetach. Widzisz, dużo monet mam. No dobra. Może sobie jeszcze poradzimy. Chociaż w ogóle, jeśli chodzi jeszcze o tych rycerzy, powiem szczerze, tak trochę... nie będę ukrywał, trochę mi to niepokoi, jak patrzę na ich wygląd, bo powiem ci szczerze, się z innych wersji pamiętam, że trochę bardziej epicko wyglądali. A to jest taki tak jakby jełopek z nożykiem i tarczą z desek.
Ale wiesz, zadecydowałem. To teraz nie mogę się wycofać. Jeden coś tu jest, a gdzie drugi? Dobra, niszczą! Ale słyszę, chyba słychać chciwców. Niestety nic nie widać, więc ciężko stwierdzić, co się tu dzieje. Poza tym, że pies potwierdza, że są tu chciwcy. Słyszałam umierającego chciwca. Oczywiście wiesz, ja tam na nich mówię chciwcy, tak samo jak na tych gridów w Isaacu po prostu. Tak jakoś tak bardziej po polskiemu ładniej. Chyba jest dobrze, siostra. Upuszczaj monety, dlaczego? Bo widzę, że tutaj jest trochę problematycznie, więc monety może uratują naszą armię. Co? Chyba rycerz nam padł, skoro jeden łucznik wraca. Ale dobra, siostra, może nam się to jeszcze uda. Może to się uda. Wiem, że szaleństwo i głupota pewnie, ale to naprawdę, siostra, wygląda, jak miało się udać. 50 years later. Yes! 10 dnia. Wiej, szybko wiej. To co tutaj widzę jest złym znakiem. Co to jest? Krwawy księżyc. Blood Moon? Siostra, wycisz się, proszę cię. Wybaczcie takie nagłe cięcie, ale no, trzeba było. Na szczęście już wszystko w porządku. To teraz kontynuując, wiej, siostra. Więc no, mówiąc wprost, kojarzy mi się to z Krwawym Księżycem, który był w oryginalnym Kingdom, tylko że on tam był cyklicznie i był bardzo niebezpieczny. Bo on, tak skrótowo mówiąc, powodował, że pojawiało się pierdyliony chciwców na wszystkich stronach. Kiepsko. Ale tutaj chyba nie było tak źle, jak tak patrzę. I niestety sztandar jeden się zniszczył, czyli tak. Mam zdechła pewnie. Co? Poza tym, że pewnie nie mamy armii. Nie, właśnie jedna wróciła cała, druga za to się rozpadła. Przy czym nie zginęła, tylko rycerz przepadł po prostu, więc... No, trzeba trochę odnowić tego wszystkiego. Bierzesz babcię? Nie, zostawmy ją tutaj, niech sobie chodzi po mieście, co jest przynajmniej bezpieczna. Ale widzisz, siostra? Możemy spróbować zrobić niedługo jeszcze raz to samo, tylko że z drugiej strony. A póki co, jak jeszcze mamy okazji trochę, to ten, ty masz dużo pieniędzy, chcesz, to możesz pozwiedzać trochę. Dobra. Ta, wiesz, z tą stronę będziesz mogła zwiedzić spokojnie, bo teraz widać, że tutaj mamy już bezpiecznie. Bardziej bezpiecznie przynajmniej. Nie, jest rycerz! No bo go odnowiłem. A potem było dwóch, pamiętaj. Jeden padł. W ogóle fajna muzyczka strasznie jest tutaj, muszę przyznać. Kingdom ogólnie fajny. Nie, ja powiem szczerze, że uwielbiam Kingdoma. Jestem bardzo zadowolony z tego, że udało mi się posiąść dwie korony, bo to jest moim zdaniem najlepsza wersja tej gry. Boże, miałam zawał, bo słyszałam, jak coś się rusza i myślałam, że to na mnie w grze. Ale to, co mogę powiedzieć, na pewno muzykę mocno dopracowali w dwóch koronach. Żulów zatrudniłam. To dobrze, zatrudniej. Przy okazji jeszcze tak... No, nawet jeśli ich zatrudniasz, pamiętaj o tym, że też... Najlepiej to robić, jeśli masz gwarancję, że chciwość nie zeszła na drodze powrotnej. A na szczęście tutaj już o tyle spokój, że chciwość to ich nie zeżre. Ale i tak będzie ostrożna, bo może być kolejny portal. A to są... Uciekaj, chciwość!
Nie wiem skąd ona się tu wzięła, ale... Ale uciekaj. Czyli tam potwierdza to moje największe obawy. Tam monety do zapłacenia. Co? Tam było coś świecącego i monety do zapłacenia. A, to jest portal, siostra. Jeśli zniszczysz kilka takich, takich, to możesz się teleportować pomiędzy nimi. Dobra, Bob. A teraz uciekaj. Okej, uciekaj. Myślałem, że nagle stwierdzisz, że chciwość nie jest wcale taka zła. Dobra, chodź lepiej za mury, zanim nas złapią. Okej. Wow. No, nieźle. No, nieźle. Nie, powoli możemy dorzucać, ale ja już dorzuciłem, to tym razem ty nie musisz, siostro. Wiesz, chodzi o to, żeby... Jeśli chcą, żeby budowali statek, ale żeby to nie było aż takie... szybkie i konieczne od razu. No w sensie, wydaje mi się, że większość tutaj zwiedziliśmy. No tak, tylko właśnie... Wiesz, tutaj też... O nie! Nie jest dobrze, mamy chciwców w maskach. Wiesz, to nie jest tak, że to będzie od razu koniec, czy to naprawdę niedobrze jest przez to, że oni się pojawili, ale... No jest to problematyczne, bo oni są dużo wytrzymalsi. Czemu wszyscy dzidowcy idą na tę stronę? Nie wiem. No to co? Rekrutujemy armię i do boju! Szczerze, tutaj można byłoby ich wysłać w sumie na tę stronę do boju. Dobra. Dobra. Co dobra? Dobra. Zobaczmy, jak, co z tego wyniknie. Ja ich tutaj pilnuję. Aha, czyli dzidowcy nie byli przypisani. Wygląda na to, że dzidowcy nie są przypisani do rycerzy. Oj. No wiesz, siostro, sytuacja będzie podobna jak tam. Może uda się wygrać. A jak nie, to cóż. Będzie kiepsko. Pełną sakwę, więc jest dobrze. Potem obserwuj. A ja się może skupię na tym, żeby, nie wiem... Nie wiem, poulepszać cokolwiek, przygotować cokolwiek na jakieś gorsze czasy. Czyli jeszcze żółką daję monety dwie. A i właśnie, jedna rzecz. Nie wiem, czy to rozsądne, ale kupca już zamknę. Po prostu musimy trochę poszerzyć granice, jeśli chcemy mieć jeszcze szansę. No w sensie i tak oni łowią ryby i po prostu mi się ciągle nudzi. Już atakują. Mhm. No więc trudno. Jeśli stracimy kupca, to co będzie z mojej winy i tyle. Ale widzę, że jeszcze go nie tracimy, więc może aż tak źle nie będzie. A, dobra. Ja nie wiem, myślę, co że tam się nie dzieje. Wszyscy. Mamy tu jednego dzidowca jednak. Co tam się dzieje? Nie wiem, ale wiem, że atakują. W razie W tutaj rozłożyłam 4 monety, więc jest dobrze. Powiedzmy, że jest. Monety spadają. Jeszcze tutaj porozbudowuję wieżyczki. Wiem, że to może być trochę ryzykowne. Czemu monety spadają do wody? Ale wiesz, siostro, musimy trochę porozbudowywać. Czemu monety spadają do wody? Nie wiem. A, nie, dobra, to oznacza, że po prostu ten, obrona rycerzy schodzi. Bo obrona rycerzy jest liczona w monetach. Jeśli po prostu straci ostatnią monetę, to rycerz przepada. Czyli sytuacja podobna. Pewnie tak, ale i tak, wiesz, nie ma co się przejmować, damy radę. Jest tak źle.
czyli co, wycofywać już się? Możesz. Znowu krwawo. No, czyli to chyba nie jest oznaka krwawego księżyca, po prostu wściekłości chciwców. Ja mi wszystko tak sugeruje. Nie zobaczy w ogóle z rycerzami. Tutaj poszło dużo lepiej, siostra. Żaden nie padł. Uff. Dobra. No i teraz tak jeszcze swoją drogą, skoro już to jest ogarnięte, to postawię tutaj chociaż jedną podstawową ulepszymy trochę te wieżyczki, a tym będziemy kończyć epizod. No nie ukrywając, zrobiliśmy już i tak wystarczająco dużo jak na mój gust, no i jest pół godziny. I cóż, tak na całkowite zakończenie. Mam pytanie, prośbę. Tak, siostra? Możemy nagrać kolejny? No, dzisiaj możemy spróbować. Nie obiecuję, że od razu, wiesz, teraz, bo mogę mieć jeszcze parę innych spraw do załatwienia, ale tak. Właśnie, daj mi dokończyć, siostra. Wraz z tym odcinkiem, Kingdom, też chciałbym ogłosić wszem wobec, że mój schemat wrzucania odcinków znowu ulega zmianie. Tym razem będzie to tak. Poniedziałki, zawsze jakaś gra w koopie. Środy postaram się jakieś znajdować fajne metroidvanie albo gry platformowe. Metroidvanie, czyli? Coś a la Ori, Hollow Knight i tak dalej. Natomiast pozostałe dni, czyli inaczej mówiąc piątek i niedziela, postaram się też znaleźć coś ciekawego, ale jeszcze nie mam pomysłu. Może niedzielę zarezerwuję dla jakichś fajnych naprawdę, jak to się nazywa, no, RPGów czy coś. Natomiast w piątku postaram się zrobić, żeby były gry logiczne. Wiecie, taki balans. I teraz już każdy poniedziałek, każda środa, każdy piątek, każda niedziela. Rozumiecie, o co chodzi. Wiem, że może to wydawać się dziwne, ale tak jakoś tak, mówiąc szczerze, po prostu pałem jakimś sentymentem czy czymś do tych dni. I w tym momencie to już naprawdę tyle, więc dziękuję wam bardzo za uwagę. No i do zobaczenia. Czyli w kolejny dzień poniedziałek. Oprócz soboty i wtorku. Tak. I czwartku. Więc no. Dobra, starczy już tego naprawdę. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w kolejny poniedziałek, więc no, trzymajcie się. Hej, hej. Pożegnaj się, siostra. Dobra, pożegnaj się, to hej.